Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Tronfall. Tak się składa, że wczoraj ta gra wyszła z wczesnego dostępu, czyli mamy już do czynienia z wersją 1.0. Pojawiły się trzy nowe poziomy. Nie wiem jeszcze nic, ale będziemy grać. Rozumiem, że... A nie, zwyciesz na mapie Freyford, aby odblokować te opcje. Którna to by była? Tutaj jest... Zwyciesz na mapie Murwek, aby odblokować te opcje. Tu chyba, tak? Tu jest Murwek, czyli tu jest Murwek, tu jest Freyford i tu jest coś. No to czyli te trzy nowe poziomy mamy. Tam jeszcze jakieś rzeczy wprowadzili. Tutaj oczywiście mamy chyba nowe te takie wyzwania, ale to trzeba mapki porobić. Coś tam pozmieniali też jeśli chodzi o te wyzwania. Bo to jest ten nieskończony tryb, nie? Że tam walczycie aż przegracie. Coś się też pozmieniali. No ale nas na ten moment, na najbliższe trzy, może więcej filmów, zależy jak nam pójdzie, interesują te nowe poziomy, więc lecimy sobie tutaj. Nikt jeszcze nie grał z moich znajomych, a to frajery z tych moich znajomych steamowych. Nie wyzywam. Przynajmniej w końcu mogę z broni korzystać. I chyba dodali, nowe bronie dodali. Butelki z miksturami, pasywne. Rzucaj miksturami, które zarówno zadają obrażenia wrogom, jak i leczą sojuszników w zasięgu. Celuje tylko w ziemię i preferuje leczenie zamiast atakowania. Aktywne. Spowalniaj i zadawaj obrażenia wszystkim wrogom w dużym promieniu, jednocześnie lecząc sojuszników w zasięgu oraz siebie samego. No wypróbujemy jak najbardziej. Tu aż 5 atutów bierzemy. Jeśli chodzi o zwycięż za pomocą flagi, co to było? Tryb dowódcy. Wszystkie twoje jednostki i budynki zadają wrogom 40% punktów obrażeń więcej, ale obrażenia zadawane przez ciebie są mniejsze. No to my będziemy leczyć, to by było nawet dobre w sumie połączenie. Tutaj jest jeszcze taki jakby ratusz albo coś takiego. Aha, będzie to? Tutaj mi się wydaje, że jest więcej tych kwadracików. To może jest jakaś lepsza wersja? Bo tam macie takie kwadraciki, nie wiem, z tej odległości, bo to jest trochę mniejsze, mi się wydaje, że to są trzy kwadraciki, te takie tutaj. Ale już może pierdziele głupoty. Starożytne sanktuaria. Sanktuaria nie muszą być kupowane i strzelają teraz 50% silniejszymi pociskami, ale wymagają 100% więcej energii dla aktywacji. Tylko, że tutaj trzeba było już jakieś mutatory. Szczerze mutatorów nie, no przejdźmy sobie to po prostu. Ja nie muszę być tutaj wielkim prosem. Im mniej masz zdrowia, tym większe dodatkowe obrażenia zadajesz. To się nie przyda, znaczy tego nie chcę. Wieże leczące mogą leczyć dwa cele jednocześnie. Jeśli zdrowie twojego zamku spadnie poniżej 50%, wszystkie twoje wieże zostaną ożywione. No weźmy, może się przyda. Twoje jednostki otrzymują minus 60% obrażeń, podczas gdy podążają za tobą. Okej. Okay. Nie musisz już być na pełnym zdrowiu, aby móc sprintować. Nawet nie wiedziałem, że takie coś było. Wszystkie twoje jednostki walczące wręcz poruszają się 50% szybciej. Jednostki walczące wręcz są dwa razy droższe, ale zadają 75% więcej obrażeń i mają 75% więcej zdrowia. Dwa razy droższe. Dobra, zaryzykujmy. Może coś z hajsem. Twój zamek w zależności od swojego poziomu produkuje dodatkowo 1, 2 lub 3 sztuki złota. Ale coś było jeszcze, że na koniec, na ostatnią noc dostajesz multum. Otrzymujesz dodatkowe złoto, plus 15, plus 25 i plus 40 przed ostatnimi trzema falami. O. A nie było, że na ostatnią falę się dostaje multum hajsu? Coś takiego kojarzę. Domy mają 250% punktów zdrowia więcej, strzelają strzałami we wrogów, zadając 8 punktów obrażeń po bliskim wrogom co 5 sekund na poziomie pierwszym i co 1,75 sekund na poziomie drugim. To też jest spoko. No bo to tak... No nie wiemy, czy to będzie młyn. Dobra, wezmę te domy, niech sobie strzelają. I to tyle. Nie biorę mutatorów, bo jestem nubek. Mutatory zostawiam wam. Wy tu jesteście największymi prosami w każdą grę, którą gracie. Są straszne, straszne rzeczy. Spooky. A, czyli tu sobie budujemy. Myślałem, że tu będziemy budować, jak jest taki ten. Ale nie, tu budujemy bazę. Prawie sobie trochę moje krzesełko z Wendorfi. Kopalnie. Możemy tu... Czekajcie, tu możemy palisadkę, tu możemy wieżyczkę.
Co nas w ogóle zaatakuje? Śluzowa żyrafa. Posiada ohydny atak na odległość, ale nie ma mózgu. Atakuje cokolwiek jest tej bliżej. Okej. Okay. A tu są te sanktuaria. Trzeba zabijać, żeby to się ten ogarnęło. No dobra, damy tu jedno. Chociaż no nie wiem. Czekajcie, pomyślmy, jak wygląda ta mapa. Tu raczej jest bez... Nie, no wieżyczkę dali. No kto tu ma atakować? Podejrzany, nie? Jak tu... O! Krąg przywoływania. Wybierz dodatkowych wrogów, którzy zostaną przywołani następnej nocy. Zwiększa to poziom trudności, ale możesz zdobyć więcej złota za pokonanie przeciwników. Duchy? Olbrzymy? Dobra, spróbujmy oski dwie. One tu się pojawią, okej. Okej, 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 to ciekawe. Ej, fajne. Fajne, 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 fajne. No młyny, kurczę, tam było o młynach. Dobra, zróbmy młyn. Ja chcę pieniądze. Give me money. Money, money, money. Tu wieżyczka, a czekajcie, tu co mogę? Tu za 6 już nie mogę, tutaj wieżyczka, tu wieżyczka. Dobra, zróbmy tu wieżyczkę. Podejrzana mapa to jest. A polecicie bardziej za mną? No bo chodźcie tu. Boję się. Dobra. No to dwie monetki, ale to jest dwie monetki za całość, czy dwie monetki za każdą pokonaną oskę? To się leczy. A nie, to ja leczę, Jezu, dobra. Ja się myślę, że to się leczy. Co ty, Lutelk, przecież to. Chodź tu. No nie niszcie mi tego młyna, debilki. Czemu debilki, to nie wiem, no ale dupa. A, ja zeskoczyłem. Ale syf. No i tyle, boss. Dobra, chodźcie tu. Coś tam bijemy. Ja chciałem to ulepszyć. A co to jest? Tu stoimy przy tym, bo to się musi ulepszyć. Bijemy. Nie, nie. To nie wiem, jaki to ma zasięg. Chodźcie tu do mnie. Tu. No i dupa, no. To słabo idzie ulepszanie tego. To może być później problem. A ty jak wejdziesz tu, to się leczysz? To miało działać? Zabite. To się liczy. Liczy się, że zabite. Jakieś duszki. Może przechodzić przez inne jednostki i zamknięte bramy. Preferuje atakować wieże i centrum twojego zamku. Otrzymuje zwiększone obrażenie od wież, ale zmniejszone od twojej postaci. Okej. Okay. Interesting. A tutaj co mogę zbudować? Dobra, zrobię wieżyczkę. Szkoda mi tego młyna. Już mogę bohatera. A tu w ogóle mogę robić armię? Dobra, ulepszę sobie siedzibkę. Więcej zdrowia. Każdego wieczoru dom do poziomu pierwszego jest automatycznie ulepszany do poziomu drugiego. No w sumie, bo one wtedy... A my mamy, że one strzelają, więc może warto to zrobić mimo wszystko. Spróbujmy to, tylko że warto też damy budować, panie Lutelsonie. Nie, 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 nie. Przywołajmy, czy tu zawsze będzie to samo? Ej, czy ja tu... Nie, no już teraz... A to jest dwie, czy to jest jakby pierwszy poziom. A tu dalej mogę osy, albo więcej duchów. A, dajmy sobie więcej duchów, najwyżej będzie plot twist, bo umrze. Umrzemy i to są duchy? No niech wam będzie, że to są duchy. Chyba nigdy tam tej kapliczki nie ulepszymy w takim tempie. Myślę, że to mocno bije budynki. A jak mocno bijesz mnie? No nie, jakoś mega mocno, ale pójdziecie tutaj? Chodźcie tutaj, dobra? Nie bijcie im budynków. Nie, 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 chodźcie za mną, chodźcie za mną, chodźcie, jestem fajny. Jestem bardzo fajny. Jestem bardzo fajny, lubcie mnie. No chodźcie za mną. Co za frajery. Tu, tu, tu. Chodź, 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 chodź. Dawaj. No może teraz pójdą za mną.
Dobrze, że chyba to ulepszyłem, wiecie? No ale to, błagam was. Tragedia. Bijcie mnie! No może jak tego zabijemy, to akurat będzie na poziom? No bo tu się robi jednak niebezpiecznie, musimy pomóc. No, tu się robi bardzo niebezpiecznie. Dobra, aż tak to się nie spodziewałem, że mocno będą bić. A! Jest to, że wieżyczka się odnowiła. O kurde, ty, dobra. To nam troszkę może uratuje dupsko. Tak, bo idą na tamtą wieżyczkę. Dobra, czy oni w pierwszej kolejności będą bić wieżyczki. Ale to nam uratowało dupsko, ta umiejka, co wziąłem. Że jak baza mam poniżej 50% życia, to wskrzesza wieżyczki. Dobra. No! Strzela. A, tutaj mamy koszarki. Jakieś dziwne coś teraz będzie. Rzecz. O, the thing. Przerażający monstrum, który potrafi atakować swoimi maskami we wszystkich kierunkach naraz. Skoro jest jedno, to musi być potężne. Zróbmy kapliczkę. No, zróbmy domki. I tam to wyjdzie. Może bohatera wezmę. Nie to. Gdzie tu miał być bohater? Tutaj. Latającego. Czy golemka? Dobra, spróbuję. Ech, niech będzie jeździć jaszczurkowy. Chodźby ku ze mną. Skoczysz tutaj? Ty nie umiesz takich rzeczy. Z tą jedną monetką to sobie poczekamy. Let's see what happens now. Co ten robi? Ale na szczęście nie jest jakiś mega mocny, chyba że mnie uderzy i zabije. Chodź, chodź. Bij mnie. Dobra, nie bij mnie. Bij mnie. No. No. Chodź, panie jaszczur. Dobra, chwilę tu potańczmy razem. Dobra, ja stąd spadam. Zablokował się? Ty, może go zablokujemy jakoś. Ciup, 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 ciup. Dobra. On nie wie, co robić. Dobrze, to mnie cieszy. Bij mnie, bij mnie, bij mnie. Nie podejdziesz do bazy w śmierdzielu. Dobra. Troszkę się podleczmy. Bijemy, bijemy, bijemy. Nie ma, nie ma, nie ma takiego przechodzenia. Naparzamy. Dobra, dawaj hajsy. Śmiesznie. Dużo pająków. Pająki to już znamy, ale bardzo dużo pająków. Jest słaby przeciwko budynkom. Będzie mi niszczył mój młynek. Tu damy wieżyczkę. To rozwalą to i tu będą chcieli przyjść. A może tutaj damy właśnie jednostki strzelające, czy to są... Tak. Wy jesteście jako potwory. Nie jest w sumie napisane. No to raczej chyba w takim razie nie. A duchy to są potwory? Dobra, spróbujmy łowców. Nie, nie tak nie chciałem. Łowcy tu. I zostać w tym miejscu. Kolega ze mną. Dobra, zróbmy tu mimo wszystko palisadę. No, tych pająków jest dużo, więc to trzeba... Trzeba zważać na to. Ale dobra, damy domki. Mają strzelać, tak? Mają pomagać. No to się może przydać. Dobra, uznajmy, że coś takiego zrobimy. Dobra, uwaga. Dobra, strzelamy. No wybuchający młyn tutaj byłby całkiem cacy. Kurde, kolega stwierdził, że nie ma zasięgu. No głupol. No głupol, głupol. Zaraz to padnie niestety. Ale trochę przytankuje.
Pytanie, jak one teraz pójdą, te pająki, ale raczej dołem. Kolega niech tam przytankuje. Chyba potrafi. Tankuj! Tankuj, byku! No tam ten jeden to raczej zginie szybko. Ale dobra. Słabo biją. Dobra, koledzy. Chodźcie ze mną. Tu się przydacie. Bijemy. Dobra, tamten już wygrał. No, ale fajny ten poziom. Podoba mi się na razie. Ciekawe, czy będzie jakiś boss tutaj. Dobra, super. Ups. Teraz wracamy do standardziku. Tarany, mieczniki, kuszniki i jeździki. To jest jeździć potwora? Synergia człowieka i potwora. Okej. I to wszystko idzie z jednej strony, tak? Tutaj. Zróbmy. Zwierzyczką. Tam mi rozwalili. Tu co mogę, tutaj takie coś. Tu chyba domek jeszcze mogłem. Możemy i domki tu postawić, zawsze hajsy dają. Ta wieżyczka to tak na razie... No chyba, że za dwie monetki ja tu mogę sobie więcej osek. Albo więcej Dobra, zróbmy sobie oski, tylko że to są elitarne. Zróbmy tę wieżyczkę, to wszystko strzela, może sobie poradzi z taką oską. No i to tyle. Jest tu jeszcze jakiś krąg A, tutaj rybki, panie Dutelsonie. A, tu jeszcze można przyzywać. Co tu mogę? To tu też może oski. Ja jestem nubek, ja tylko oski przyzywam. Ale będą hajsy z tego. No dobra, wszystko co mam uznajmy, że pójdziemy tutaj z tym. A ja zobaczę, co tu się dzieje w pierwej. No lecą tam. Dobra. Poradzimy sobie. No, mogło być troszkę lepiej, ale sobie poradzimy. Tam już poradziliśmy. Oho. Chodźcie, schowajmy się. Chodźcie, się tu chowamy. Dobra, ci tak trochę tańczą, ale no te tarany mogą być problematyczne ostatecznie. Nie mamy żadnych jednostek walczących wręcz. To może być el problemo. Też jeden taran stracił połowę życia. Nie wiem, po co oni lecą naokoło. Bijemy. Dobra, ale trudno, jak już biją tam, to chociaż też fanem nie jestem. Ważne, żeby się rozwalić chociaż jeden z tych taranów tutaj. Dawaj. No i uwaga, pada. Dobra, rozwalone. Super. Teraz to sobie możecie wracać, kurde. Ten raz to wy sobie możecie. Ale to nie, trzeba pieniążki wydać w takim razie tutaj w końcu, na to. A to jest taka spowolniona wersja tej takiej podstawowej muzyczki. No to znamy i to znamy. No dobra. To tu chcemy. Od razu to ulepszę. Tutaj mogę domek. Tu mogę więcej bohaterów. A tam co mogę? No badania, nie? Ale to tak... I to jest atak wręcz, atak dystansowy. Obrażeń... Plus 20% obrażeń dystansowych dla ciebie, twoich jednostek i twoich budynków. Mamy, zróbmy to. A przynajmniej spróbujmy. A, kopalnia. No to zróbmy kopalnię. Czyli teraz co? Wszystko idzie z kilku stron na nas. Może być nieciekawie. No to tu zróbmy jeszcze wieżyczkę. Za dwa coś przyzwać. Nie mogę? Że jest jakby skończone, tylko dwa razy chyba można. To będą elitarne duchy. One mogą nas spupczyć. To na pewno nie. Jednego elitarnego pająka.
To może pójść nie tak. A se przyzwę. Najwyżej będzie śmiesznie. No, znaczy będzie śmiesznie, bo raczej nas rozpupczy w 3 sekundy. Znaczy nie, inaczej. Armio. Ten pająk pewnie pójdzie tędy. Ustawcie się tu. I stójcie tu. Dobra, uwaga, co się stanie. Pająk leci tędy. Dobra, skupmy się na razie na tej A, pająk bije chyba gospodarę. Bardziej. No ale teraz to już pójdzie na nas. On teraz nie wiem, co się dzieje, nie wiem, czy chce wiedzieć. Cholera, mocny jest ten pająk. Ale se poszedł. Dobra, chodźcie. Dobra, stańcie tu. Tu trzeba trochę pobić. Chociaż tam, o kurde, no. To jednak będzie powtarzane. Ten pająk to był zły pomysł. No i się przebijają. No bez tego pająka byłoby ok. Chociaż nie wiem, gdzie on poszedł, no ale na pewno jeszcze żyje. A, on tam poszedł, widzę go na minimapie. Poszedł mi niszczyć budynki. Może to i lepiej. To na to niestety się rozwali. Chodźcie za mną. Jest pająk, który ma bardzo dużo życia. Ale on lubi gospodarkę rozwalać. No to nie wiem. No to nie wiem. Tego nie. Nie wolno. Dobra. No to pająk został. Ale ma pół życia. Dawać, bijcie go. Panie pająku, bij. O kurde, no dobra, nieważne, nie bij mnie pająku. No wszystko, całą gospodarę rozwalił. Czy to jest warte tych 15 monetek, które za niego dostanę? To jest pytanie dnia. Obstawiam, że nie. Nie bij mnie. O Boże, uciekajcie od niego. Nie, tylko nie badania. Ty świnio od badań. No i nic nam nie zostało. Chodźcie tu. To się w ogóle nie opylało. Teraz idą dwa te potwory, nie były straszne, te rzeczy. Dobra, wydam hajska na ulepszenie siedziby. Gdy twój bohater zaatakuje wroga... Po raz pierwszy natychmiast traci 25% swojego zdrowia? Ten wróg? To tak brzmi jakby bohater. Chyba, że tak ma być, nie wiem. Wszystkie ulepszenia wież i murów są na stałe przecenione o -1 dla budynków poziomu pierwszego i o -4 dla budynków poziomu drugiego. Chyba wezmę to. No nie jestem zadowolony. Dobra, ale jakieś wieżyczki jeszcze poróbmy. Tutaj zróbmy kamienne. Tu za 8 by było, no tu za 4, tu za 7. A, to muszę dwa razy, o mój Boże. O mój Boże, a ile tutaj by... Bo ja chyba wziąłem, że jednostki walczące wręcz są mocniej... Zapomniałem już o tym, że to wziąłem, a w ogóle z tego nie korzystam, a to już jest 7 noc. Gdzieś tu w ogóle dałoby radę koszarki zrobić, to jest bohater. Wszystkie twoje jednostki są ofiarowane na początku nocy, twoje jednostki odradzają się 250% szybciej. Dotyczy tylko następnej no. A, to jest tylko następną noc, to chyba nie. No, czekajcie, koszar tu nie ma dla jednostek walczących wręcz? To jest wręcz niemożliwe. Poszukajmy. A tam jeszcze te porty... Nie, tu jest więcej tych! Ja myślałem, że są dwa, jest 5 tych potworów. Dobra, to będzie problem jednak. Tu za 8 jest. Kurde, za 8. A, trudno, idźmy w kopalnię. Ale będzie dupsko wielkie, tyle wam powiem. A tu było za 4, no dobra, to dobrze wiedzieć. Nie, ten, zacznij noc. A to będzie już powtarzana noc raczej. Chociaż na szczęście nie idę, no, myślałem, że będzie chociaż większa przerwa między tymi potworami. No jednego raczej powinniśmy zabić. Ale jednego. No dobra, aż tak mocno nie biją wieżycze, chociaż jak się zestakują wszyscy, to na pewno będzie problem. Chodźcie tu. Bijemy. Tamten sobie niech idzie tamtędy, bardzo dobry pomysł. Chodźcie tu. Tu będziecie chwilę stać i strzelać w kolegów. Stoi i strzela.
No cieszę się, że tamten poszedł tam. Akurat nie jest jakiś wielki problem. Nie! Nie idźcie na moje jednostki. Jest zakaz. Chyba, że wy idziecie po prostu naokoło. Czy to ma tak działać, jak takie głupolstwo wielkie, które robi dziwne rzeczy? Bo jeśli tak, to okej, nie mam nic przeciwko. Chyba, że to dlatego, że tak naprawdę dojście do siedziby jest ciągle otwarte z jakiejś tam strony. I oni stwierdzili, że chodźcie tu. I oni stwierdzili, że muszą iść tam, gdzie już mają wejście do siedziby. To jak twierdza pierwsza normalnie. No bywa, nie? No bo chodźcie tu. Tu zapraszamy. Tego ja pobiję może. Dawaj, dawaj, bijemy, bijemy, bijemy. Dobra, tu pomaga. Kolega zaraz padnie. Dobra, dziękujemy. Ale te młyny to... Zostały tylko te dwa? Ej, to nie tak źle, ale chodźcie tu. Bo oni idą tędy ewidentnie. Bo tu cały czas jest dojście do siedziby. Bijemy, bijemy. Dobra, został już tylko jeden kolega. Chodźcie troszkę do tyłu. Na ostrożnie trzeba to zrobić. Nie, on idzie na gospodarę. Zabijcie go. Nie idź na gospodarę, nie idź, nie wolno ci. Jest zakaz chodzenia na gospodarę, byczku. Dobra. Fiu, fiu. 100 duchów. No teraz trochę hajsu wleci, ale... 100 duchów. Otrzymuje zwiększone obrażenie od wież. Może warto poulepszać ISY 100, tak? 100, wszystko z tamtej strony. Dobra, poulepszajmy. Zasięg i snajperska. Zasięg i prędkość pocisku. Albo... Dobra, tu może zwykłą wieżę zamkową zrobimy i tutaj też. Najwyżej powiecie, że ty głupota. Tu porobimy wieże zamkowe. A co tutaj mogę? Pam, 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 pam. O, zróbmy na razie zwykłą. Om. Tu już nic. A tu się robi? Tam się robi. No tu mogłem więcej jednostek. Nie no, miałem zrobić jednostki walczące wręcz. Tylko gdzie były koszarki? Tu. Kto byłby tutaj dobry? Zadaję dodatkowe obrażenie machiną oblężniczym i otrzymuję zmniejszone obrażenie od ognia i eksplozji. Atakować wszystkich wrogów wokół siebie. O, regenerują trochę zdrowia za każdego trafionego przeciwnika. Jakoś mnie trochę ominęło. Zadaję dodatkowe obrażenia szybkim wrogom i spowalniają ich. Może spróbujmy w cepowników. I od razu ich ulepszę. Dobra. Chodźcie tu, panowie. Zobaczymy, jak potraficie się klepać. Znaczy, nie no. Stójcie tu. Nie, to byliście wy. Trójka. I czwórka. Dobra. Tak zrobimy. Pójdźmy teraz... Tutaj wieżyczka pewnie. Tak, no mogę jeszcze to ulepszyć. Albo... No, te farmy to szybko padną. Co by tu zrobić mądrego? To może prędzej... A zrobię teraz golemka. Chodź golemek ze mną. Dobra, tu będzie golemek. O, to się może przydać akurat w tym miejscu i lecimy z tematem, no. No coś tam biją te duszki, tylko czy szybko giną nasi koledzy od tych duszków? Tak olewają, nie? No bo one tam olewają i idą bardziej na budynki, nie? Ale na wieże. Ale to tam przynajmniej ich trochę zranimy mocniej. Może trzeba bardziej iść w te, co leją ogniem. Uważajcie, tu do tyłu chodźcie. Chowamy się trochę. A to w ogóle nic tutaj. Nic a nic. Nic a nic. To stuwa ma być. Kurde, ciekawe ile już wyszło. Tu git. Szczęście idą trochę naokoło.
No ale nic to nie dało niestety, ta kapliczka, a szkoda. A i to wszystko, dobra. A to raczej nie będzie jakiś problem, ale wy zapraszam tu. I tu stoimy. No szkoda mi tego. Jaki ty masz... A i zapomniałem, że ja mam aktywną umiejkę. Co ja robiłem na aktywnej umiejętności? Spowalnia i zadaje obrażenia wszystkim wrogom w dużym promieniu. Tak, tak, tak. Tak dawno nie grałem w tę grę. Znaczy, bo ostatnie poziomy, jakie graliśmy, to były te poziomy, te takie, co ja w ogóle żadnej broni nie miałem, więc się odzwyczaiłem, że tu mamy jako bohater jakieś aktywne umiejki leczące akurat w tym przypadku. Dobra, oje, to jest ostatnie? Nie. Tu są tak, duże pająki 4, 6 wybuchowców, 20 os, 10 tych dużych furii i 20 kolczastych żyrafek. Tu idą i tu idą, no dobra. No fanem nie jestem. Fanem nie jestem. Zróbmy tu wieże zamkowe. Albo zróbmy tu więcej. Strzelaczy. No tu już mamy... Jak będzie... A nie, jedno wystarczyło i to już jest ulepszone. Jest z ulepszaniem, tam jeszcze poczekamy. To bym ulepszył. No i w sumie tu wypada, chociaż może jak nie ma, to właśnie lepiej, bo nie wiedzą co zrobić. Jak w twierdzy się czuję normalnie w tym momencie. Jak we twierdzy. Porobimy wieżyczki. Tu można olać. Golemka ulepszy czy domki? Jeszcze pora, dobra, zaryzykuję, że jeszcze jakieś domki. Zawsze to więcej hajsiwa. No zrobiłem, nie zrobiłem do tej pory jednego ulepszenia nawet. Serio? Tam ciągle robi? Podejrzany. No to tu jeszcze możemy. To jest dobre na jednostki latające. Czekajcie, bo wy jesteście, to są potwory. No dobra, jak to są potwory, no to dalej w łowców. Teraz tak, podzielmy ich mimo wszystko. Wy. Tu stoicie. No wy jak najbardziej tu stoicie. Ty stoisz tu. A wy będziecie ze mną na razie, a później się pomyśli. I za dwie monetki, no to mogę tu ulepszyć domek i to tyle. Dobra, zaryzykujmy takie coś. Chociaż te wybuchacze tu są, ale już, no trudno. Wybuchacz sobie poleciał gdzie indziej. Dobra, jeden pająk mniej. Wybuchacz zabity. Dzień dobry, wybuchacz zabity. Wybuchacz zabity. Szczerze, chodźcie ze mną. Dobra, wyszedł pająk, nie sądziłem. Bijemy tutaj co możemy. Nie wiem, podleczę was, chociaż to już jest głupota w tym momencie. Chodźcie tu, musimy tego pająka pokonać. I to nie jednego. Trochę się ich tu narobiło. Nie. Mnie nie mordujemy. Leczymy. Nie wiem kogo, ale leczymy. No dobra, tego bijemy, to bijemy. Przy bazie nikogo nie ma. No, dobra, jeden zniszczony. Chodźcie tu. Tego pająka trzeba bić. Dobra. Leczy! I to tyle, okej. No to tam się wybroniliśmy u góry. Nie idzie źle. Pik, dobra. Pum, pum, pum.
Tarany i olbrzymy. Cep ogr? Ogromny ogr potężnie uzbrojony w cep, zadający obrażenia obszarowe wokół siebie. To było? Nie pamiętam. Wszystko idzie z jednej strony. Wszystko idzie tutaj. Aha. No to, na pewno trzeba zrobić murki, na pewno trzeba, może tutaj byśmy zrobili te takie właśnie tankujące wieżyczki. Murki, murki. Ta kopalnia to się nie wytrzymie. Nie wiem, czy to się przyda, ale zróbmy. To możemy berserkerów. Spróbujmy na jedno, na bardziej na te tarany. To bym wziął wieżę opancerzoną. I zrobił może z niej te iglice ognia. A tutaj chociaż opancerzoną. Nas nie stać na więcej. I tu może być opancerzona. Trochę, nie. Dobrze, dobrze ulepszyłem, nie? Chyba. 32. Pierdziule. Tu jeszcze nie wiem. Za szóstkę to już chyba nic mądrego nie zrobię. Nie wiem, czy ta wieżyczka tu się jakkolwiek przyda. No ta jeszcze by się ewentualnie przydała. No bo jak atak jest z jednej strony, to bierzemy wszystko, co mamy i zapraszam tutaj. Znaczy tak. No chodźcie tu. Bierzemy jednostki strzelające. One sobie wejdą tu na górkę. Teraz tak. Jeśli chodzi o bohaterów, chodźcie tu. Nie, chciał tylko tego. Dobra, chodź ty tu. I tu. Teraz reszta. Pięknych panów pójdzie ze mną. Będziemy robić niecne rzeczy. No dobra, pytanie dnia. Czy to się uda, moi drodzy? Jak myślicie? Jak obstawiacie? Ja mam leczenie zawsze. Leczymy! I to tyle. No to straciłem wszystko raczej. Za dużo ich się tam narobiło. Berserkery to frajery się okazało. Teraz tak pojedynczo będą szli. Trochę problem. Możliwe, że był jednak błąd. Ale trzeba żyć z błędami, nie? No tutaj pali chociaż. Więc zawsze coś tam zrobi dobrego dla nas. Czekaj, czy ja wieżyczki mogę leczyć? Sprawdzimy zaraz chyba sobie. Chyba nie, wydaje mi się. No, tylko tam są strzelające i wszystko już potraciłem. No, ale ta długo wytrzymała akurat. Bijemy, 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 staramy się... Nie! Dobra, dobra, bo to są te snajpery straszne. Snajperów nie lubimy. Tu sobie postoimy. No, ta nieźle wytrzymuje. No, zaraz padnie, ale... Podziwiam tę wieżyczkę, naprawdę ją podziwiam. Dawaj, dawaj, dobra. Rozwalone. No to git, dobra, wybronione. Ci tam flankują, ci nowi, którzy przyszli... Cepownicy. Ani ciepo, ani czepo, tylko cepo. Okej, okay, duchy i te rzeczy. 26,80 z każdej strony. No, z czterech. No, a zróbmy więcej tych panów. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Więcej tych panów, zaraz będziemy myśleli, jak to zrobić. A tu będą szli na pewno. To może z tej zrobimy opancerzoną na razie. Nie, no właśnie nie chcę robić tego. Może to pomaga, jak w twierdzy. Tu zrobimy opancerzoną. A w teorii, jak tutaj dojdą, to też najlepsze by były opancerzone. I tym dać na stówę te ognie piekielne. Ty też bądź opancerzona. No tu jeszcze możemy wieżyczki. Te nie muszą być opancerzone. Z tej możemy zrobić... Może snajperską tu zrobimy. Dobra, no tutaj wieżyczka nie ma sensu. To...
Poruszam się wolniej, zadaję więcej obrażeń. No to nie. Aktywowane sanktuary nie przyznają żadnego złota. I... Nie, to, to nie wiem, niech nie. Co wziąłem? Halo? Ja nie wiem, co zrobiłem. Chyba wziąłem te lodowe pociski, co? Jak sobie utrudnić rozgrywkę? Wystarczy być lutelem. No w sumie tu coś jeszcze niby możemy robić. Może się to przyda. Za dwójkę to już raczej nic nie zrobimy. Zostawmy te dwie monetki. Dobra, trzeba pomyśleć, jak my rozdzielamy armię. Znaczy, ci tutaj mogą zostać. Myślę, że solidnie się tutaj pobronią. Dobra. Berserkerzy. Berserkerzy, wy tu idźcie. Razem z tymi. W sumie wystarczy do budynku podejść, nie? Budynek. Tak, dobra. I teraz wy tu. Git. A tych. Tutaj wszystko pójdzie ze mną. A tam jest, no tutaj, tak ta prawa strona najgorzej broniona, bym powiedział. Więc my tu sobie staniemy. I patrzymy, co się będzie działo się. Boję mu się. Bijemy. Tak, tu są lodowe pociski. Dobra, wziąłem lodowe pociski. No cóż. Można? Jak widać, można. Aż, ej! Ci chyba całkiem spoko, nie? Tak to wygląda, że całkiem spoko są. Uwaga! Nie ma czego leczyć tak na dobrą sprawę. Dobra, kolega zabity. Jeszcze tragedia. No ci tak pobiją, ale sobie pójdą stamtąd w końcu. Ja mam taką nadzieję. Tam dochodzą do tej wieżyczki, która pali. Więc może da radę to ogarnąć. Golemku, ty coś robisz? Mam nadzieję, że ty coś robisz. No tu git. Tu git. Tam nie wiem, czy git. A panowie, chodźcie szybko tutaj. Tu się przyda... A, jeszcze więcej tego idzie. Okej. Jeszcze jakieś cholery tam się pojawiły. No tu niestety rozwalili. Tu się skupmy na zniszczeniu tego kolegi. A, bo teraz dopiero duchy idą. Dobra, to stajemy tutaj. Rozwalamy. No to jest na szczęście małe. Tam jest największa. Dobra, chodźmy stąd. Ale dajemy radę. Git. Wybronione. Fiu. Golemek, jak tam sobie idzie. Plum. Przed nami ostatnia noc, czyli boss. Czy to naprawdę może być grób niesławnej Elary Złowrogiej? Wszyscy znają historię o tym, jak spaliła całe miasta. Strażnicy twierdzą, że słyszeli śmiech dochodzący z wnętrza jej trumny. Najlepiej będzie mieć się na baczności tej nocy. Ech, co tutaj ulepszyć i jak? No dobra, no ulepszę was. Tu już nic. No są silniejsi panowie, nie? No to się może przydadzą. Nie wiemy, gdzie ona będzie biła, tak chętniej. Jaki rodzaj wieżyczek byłby tutaj przydatny? Może niech będzie tutaj balistyczna. I tutaj balistyczna, tak bardziej przy siedzibce może. Poróbmy mądre rzeczy.
Balistyczne zróbmy tu. Tu może zamkowe. No człowiek się trochę cyka. Cyk, cyk i się wycyka, no. Znaczy, bo ona z tego wychodzi, tak? No to nam nic nie daje. Tutaj już myślę, że olejmy temat palisady. No to ciebie jeszcze ulepszymy do tej płonącej. Ciebie nie ulepszymy. Gdzieś jeszcze koszary dało radę zrobić? Znaczy tak, wy wszyscy chodźcie ze mną na pewno. Nie wiem, co się będzie działo. Stańcie tu. Nie, już mamy dwa razy koszary walczące, dla walczących wręcz. Już nic sensownego, ja tylko chyba mogę ulepszyć jaszczurkę. Niestety golema nie ulepszę. Ciebie może jeszcze do... A, w sumie... Co ja zrobię z 9 monetkami? No idea. No to już, tu już nic. Oleję te palisady tam. Snajperska, tam może coś zrobią, ale te dwie monetki zostawiamy. I patrzymy. Boję się. A tu twoja stara. To chyba jest zły pomysł, żeby jednostki tam szły. O Boże, no straciłem całą armię. I ona tak będzie biła obszarowo cały czas, no to GG. Co my mamy zrobić? Ona idzie prosto na siedzibę. Ona, chciałem uleczyć, ale... Nie wyszło za bardzo. To ona? Pierdziule. Co ona robi? Gdzie ona idzie? Wow! Dobra, ona spamuje jeszcze jednostkami. Byczki, bijemy ją. Tutaj, tutaj, bijemy. Uwaga, więcej duszków. Leczymy. Nie, nie mogę się... Nie mogę zginąć. Zabraniam ginąć sobie. Pa, pa. Fajne, 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 fajne. Nie wiem, czy troszkę nie za jaskrawe, jak na to, że tak ciemno się zrobiło, to wydaje mi się, że przez to to jest bardziej jaskrawo tu. Chodźcie ze mną, ona już tu jest. To tylko połowa życia stracona. Ona już idzie na bazę w tym momencie. To jest takie zrobione, żeby ją zabić, jak ona idzie całą tę trasę swoją. To nie są takie... Ona totalnie olewa bicie czegokolwiek. Ona idzie po prostu. No, to jest lekki problem. Umieram. No, myślę, że nie damy rady. Połowy życia jeszcze jej nie zabrałem. A ona już do siedziby dochodzi. Co tu zrobić? No, ona już bije siedzibę. Jeszcze te duszki śmierdzące. Nie! Aj, wlazłem jak głupi. Mocno nie bije, ale jednak bije. Chyba, że zacznie bić, bo ona tak dalej tylko stoi. Przepraszam, gdzie jest moja armia? Moja armia się już nie robi? Ona mi rozwaliła wszystko? No nie damy rady. Golem jest, chociaż tyle. No by blisko jesteśmy, ale... No jakby to nie wylazło i nie zniszczyło mi wieżyczki, to może, może. Ostaw mnie, kobieto. I powiedział, że tak
na końcu trochę mocniej przyspieszyło ten, nie? Dobra. No powtórzymy sobie ten poziom, znaczy tę samą walkę z bossem można powtórzyć. Kurczę, było blisko. Spróbuj ponownie, powtórz dzień. No dobra, to może olać jednak tankowane wieżyczki, a bardziej pójść... Nie wiem, czy... Nie no, jednostki tu pomagały, ale... Czy nie pójść coś, co mocniej bije? Balistyczne po prostu poróbmy, gdzie się da, myślę. Może tak zróbmy. Tak sprawdzimy, co teraz się stanie, jak będą balistyczne. A gdzie mogę to ulepszyć jeszcze koszarki? To jest drożyzna. Może to nas jednak upupi. Ona tak łazi po całej mapie, nie? Więc... Ale było blisko mimo wszystko. A teraz pewnie pójdzie gorzej, znając moje szczęście. Czy jest sens ich ulepszać? Może dobra, olejmy temat ich. Bardziej pójdźmy może w ulepszenie bohaterów. Jeszcze ten golemek. Snajperska i zrobimy balistyczną z ciebie. Balistyczna. No snajperskie. Jeszcze albo tam, albo tu gdzieś zrobimy. Balistyczną. I dwie monetki zostały. No dobra. Nie wiem, czy tak właśnie armia powinna stać w jednym miejscu, czy nie. Ubu dubu. Ta stara prezes klubu. Może chodźcie jakoś tu... Tak, wejdźcie w to cholerstwo. Na początek tą całą armią to my tam coś zrobiliśmy, ale... Ale potem jest już dupa tak zwana. Teraz idą duszki. Chodźcie za mną. Dobra. Może teraz troszkę lepiej idzie? Ej, ona się leczy! Jak ona przyzywa, to się leczy. Ona, jej wskoczyło życie. No nie, dostanę. Dobra, nie dostałem. Gońcie ją! Tu chodźcie. Bijemy. Tu chyba nie dostanę, ale albo dostanę. Przeżyłem. To się liczy. Leczymy. Tam berserkerzy jak się rzucają. Złapiemy cię, zła babo. Chodźcie tu. Wycofać się teraz może. Ja nie mogę wyjść. Dobra. Chodźcie tu. I tu ją bijemy. Może troszeczkę minimalnie idzie lepiej, no ale to dobrze, no bo minimalnie tam brakowało do zwycięstwa. Leczę was. Żyję. Jeszcze żyję. Dobra, chyba idzie lepiej. Panie golemie, co pan robi? Bijemy tę babę. Bić babę! Baba ma być bita. Muszę się tam przedostać. No i doszła już do siedziby. Bijemy ją. Dobra, no to tym razem się uda. Ona wtedy miała o wiele więcej życia. Te balistyczne wieżyczki okazały się lepsze. Dobra. Luzik guzik. No szkoda, że się za pierwszym nie udało, ale... Ważne, że zwycięstwo, nie? Było blisko tam. Tak czy siak. Jest git. Ja jestem zadowolony z tego, co tu się wydarzyło. Topór bitewny. Nowa broń.
Pasywny. Zadaje obrażenia obszarowe w małym promieniu wokół ciebie. Posiada zdolność kradzieży życia i zadaje dodatkowe obrażenia machinom oblężniczym. Aktywne. Zyskaj tymczasową tarczę ochronną, która chroni cię przed wszelkimi obrażeniami. I nowy mutator. Rzuć wyzwanie bogowie wyboru. Połowa twoich ulepszeń budynków jest niedostępna, ale jeśli wygrasz, otrzymasz 10% więcej punktów i doświadczenia. Git, git, git. Powrót do mapy. Dobra, no to odblokowaliśmy nowy poziom. Poziom. Tu mamy 2 na 6 zrobione. A no tak, te dwa pierwsze, okej. I tu jest nowy poziom, ale to nie dziś, więc jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić i rozkomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!